Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek ogłosi termin wyborów. Będzie to 15 października. Tak wynika z nieoficjalnych informacji radia RMF FM. Według posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Kwiecień 15 października to dobra data ze względu na warunki pogodowe. Z mojego punktu widzenia to jest najlepszy termin. Z prostego względu. Bardzo często w kampanii po prostu spotykamy się i nie tylko w kampanii, ale w kampanii nasila się ta ilość spotkań z potencjalnymi wyborcami. Rozmawiamy o proponowanym programie i w związku z tym po prostu dzień jest dłuższy. Ta szarówka listopadowa i zmienność pogody, no to zawsze jest pewne utrudnienie w, choćby w dotarciu do wyborców i wyborców w dotarciu do kandydatów na posłów. Więc myślę, że tutaj większość absolutnie zarówno posłów, jak i potencjalnych kandydatów chciałoby, żeby ten termin był 15 października. Dobry termin i trzymam kciuki za to, żeby to był właśnie ten, a nie inny. Agenci CBA weszli do warszawskiego ratusza i zabezpieczyli umowy zawarte z miastem. Chodzi o tak zwaną aferę śmieciową, czyli ustawianie przetargów w ramach gospodarki odpadami. W tej sprawie zarzuty korupcyjne otrzymał były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński. 3 sierpnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali kolejne czynności procesowe do śledztwa nadzorowanego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledztwo dotyczy przestępstw korupcyjnych oraz działalności zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili przedstawiciele podmiotów gospodarczych oraz urzędnicy szczebla ministerialnego zasiadający w rządzie w latach 2011-2015. Przeprowadzone wczoraj czynności polegały na zabezpieczeniu dokumentacji mogącej mieć istotne znaczenie dowodowe. Natomiast są to rutynowe czynności w toku postępowania, polegające na badaniu ujawnionych kolejnych wątków. Jeżeli chodzi o zabezpieczone dokumenty, to właśnie z uwagi na dobro toczącego się postępowania na tym etapie nie ujawniamy szczegółowego charakteru tych dokumentów. Za aferę śmieciową odpowiedzialny jest prezydent miasta Rafał Trzaskowski, uważa dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Afera śmieciowa to bardzo poważny problem Rafała Trzaskowskiego i nawet jeśli on nie będzie tego widział, nie będzie chciał tego przyjąć do siebie, to cały czas jest to afera warszawskiego ratusza i jest to afera, której niestety polityczną twarzą jest Rafał Trzaskowski, bo przecież to on dał zielone światło do zatrudnienia Włodzimierza Karpińskiego najpierw na stanowisku prezesa MPO, a potem sekretarza Warszawy, więc dzisiaj próby jakby jego wygumkowania z tej afery są całkowicie absurdalne i całkowicie nieudane, bo Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy odpowiada, przynajmniej politycznie, za wszystkie te dobre, no ale jak widać dużo więcej złych rzeczy również, które dzieją się w warszawskim ratuszu, w tym również za aferę śmieciową i nic temu nie pomoże, jeśli nawet Rafał Trzaskowski nie będzie się na ten temat wypowiadał. No ja mam nadzieję, że w którymś momencie Rafał Trzaskowski wreszcie podejmie tą odważną, męską decyzję i zacznie do tej sprawy się konkretnie odnosić. Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w bazie marynarki wojennej w Gdyni. Tam mówił o modernizacji tego rodzaju wojsk. Bardzo się cieszę, że w ciągu ostatnich lat wreszcie te procesy modernizacyjne postąpiły, że mamy 3 nowe niszczyciele min typu Kormoran, które już są w tej chwili w służbie, że kolejne 3 będą budowane i w najbliższych latach oddawane do dyspozycji naszej marynarki wojennej. To jest ta siła, którą tutaj Państwo widzicie w tej chwili w porcie wojennym w Gdyni i między innymi ten okręt fregata Pułaski. To jest 3. flotylla okrętów, nasza największa i najmocniejszy komponent bojowy marynarki wojennej. Będą przybywały tutaj kolejne okręty. W najbliższych dniach dosłownie rozpoczynamy budowę, jak to się mówi, palenie blach
pod całkowicie nowe fregaty, 3 fregaty, które będą realizowane w ramach programu Miecznik. Będą budowane w naszej stoczni we współpracy z Wielką Brytanią. To jest ten program, który z Brytyjczykami wspólnie realizujemy, więc ten program modernizacyjny się dzieje. Mamy nadzieję także w najbliższym czasie dokonać zakupu okrętów podwodnych dla naszej marynarki wojennej. Jak Państwo wiecie, okres użytkowania tych okrętów podwodnych, które były w służbie Rzeczypospolitej, dobiegł końca. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kwidzyn i siedzibę spółki Strzelbud. Tam przekonywał, że ostatnie lata to dobry czas dla polskich firm, które zajmują się budową dróg. W czasach tych farbowanych lisów polskie firmy, małe, średnie polskie firmy budowlane, padały jak muchy na budowach, bo byli podwykonawcami wielkich zagranicznych koncernów. My zmieniliśmy prawo. Zrobiliśmy dopłaty, wypłaty dla polskich firm, a dla samorządów potężne środki na inwestycje, jakich nigdy w historii Polski nie było. Albo chcemy to kontynuować z dbałością o polskiego lokalnego przedsiębiorcę, tego budowlanego i tego, który jest w handlu, w usługach każdej innej branży. Albo damy się omamić tym, którzy już raz mieli szansę, schrzanili wszystko, a ich lider potem uciekł do Brukseli, żeby zarabiać duże pieniądze. Nie dajmy się tym wszystkim farbowanym lisom. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Do zobaczenia o godzinie 17:00.